Wystawa poświęcona sportom zimowym została wykonana przez naszych czeskich kolegów z Muzeum we Wchlabi. Jest to przyjaźń, która trwa już kilkanaście lat i w ramach kolejnego wspólnego projektu dotyczącego współpracy muzeum na pograniczu polsko-czeskim mamy wymiany wystaw pomiędzy naszymi muzeami. My prezentowaliśmy wiosną tego roku wystawę poświęconą naszym zbiorom archeologicznym we Wchlabi, która cieszyła się podczas nocy muzeum bardzo dużym powodzeniem razem z warsztatami archeologicznymi i nasi czescy przyjaciele zrewanżowali nam się bardzo interesującą, myślę dla wielu bolesławian, wystawą poświęconą początkom sportów zimowych w Karkonoszach. Bo trzeba pamiętać, że tak naprawdę pierwsze atrakcje zimą w Karkonoszach to dopiero początek XIX wieku. Przez wiele wieków Karkonosze przede wszystkim dostępne były w lecie. No myśmy sem przywezli same zajmowe rzeczy. I staraliśmy się zrobić taki przekrój przez to, co najbardziej typowe dla sportów zimowych w naszym regionie Karkonoszy. Od początku XIX wieku do połowy wieku XX, na przykład są to sanie rogate. Potem cały szereg sanek, poczynając tymi użytkowymi, po te sportowe. No i narty. U nart to samo. Przywieźliśmy tutaj najstarsze narty, które mamy, które są z końca XIX wieku. Później różne narty aż po połowę wieku XX. Początki narciarstwa w Karkonoszach to lata 80. XIX wieku, czyli tak naprawdę niewiele ponad około 120 lat. Młoda dziedzina, bardzo ciekawa, z wielkimi, jak się okazuje, spływami, jeśli chodzi o saneczkarstwo, narciarstwo, ze spływami zarówno ze Skandynawii, ale też i z Alp, którą wykorzystywali mieszkańcy przede wszystkim Karkonoszy po stronie i czeskiej, i śląskiej. Myślę, że te początki bardzo ciekawe będą dla nas wszystkich interesujące, zwłaszcza, że jak mówią już tu niektórzy zwiedzający, niektóre z nich pamiętają, jak na przykład ich ojcowie czy dziadkowie używali i stosowali podczas wyjazdów w góry. Wystawę będzie można oglądać do połowy lutego. Planujemy również zajęcia i warsztaty podczas ferii zimowych, specjalnie dla dzieci.